cześć, siemanko, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj to już jest, o ile dobrze liczę, nagrywany, no to przedostatni vlog z prac polowych w sezonie 2019. Zajmujemy się dzisiaj odpaszczaniem, akurat ta vlogu będzie przężyta ozimego, ale ogólnie ozimin, czyli w moim przypadku przężyta i pszenicy. Data 15 października 2019 rok, temperatura na dworze no ze 20 stopni w cieniu, także ciepło, nie ma co narzekać, jak na połowę października to naprawdę piękna pogoda, piękna złota jesień polska. I tak, chciałem wam coś nagrać, właśnie zmieszane już oprysko, tak żeby to było od początku, ale kuźwa mać, każdy dzisiaj coś ode mnie chce. Kurna, kto tylko w domu jest, to coś przyłazi, zrób to, zrób tamto, chodź tu, chodź tam. Nie ma kiedy pokoju podrapać. I tak mi się jeszcze panie trafiło, że dzisiaj trochę sobie skróciłem lekcję w szkole. Także całe 6 hektarów, o ile żadnej awarii nie będzie, no to całe 6 hektarów powinienem mi się zrobić. I będą zabiegi w zbożach zakończone ten sezon. Reszta dopiero będzie robiona na wiosnę. A tak, czym pryskam? Środek nie jest zły, no bo Expert Med Bayerowski 56WG. Co on tam w składzie ma, to nie pytajcie, bo ja i tak wam nie powiem, bo nie pamiętam. Wiem, że na pewno dwie substancje. Ale jak one się nazywają? Za diabła nie wam nie powiem, nie pamiętam. Dawka środka to 35 dekagramów na hektar, koszt zabiegu 75 zł sam środek i 5 zł paliwo, także 80 zł na hektar oczywiście. Na pole nie mamy daleko, bo już praktycznie dojeżdżamy. Będziemy odpaszczać przeżytą zimę odmianę Meloman. Tak? Meloman? Czekajcie, zaraz. Tak, Meloman, bo leży. Moje fretro koło domu, co mam posiane, to sterczy jak... A tutaj już zaczyna się wykładać. Siane było dosyć wcześnie. Znaczy wcześniej, wcześniej nie wcześniej. Siew wykonywany, oj. Czekajcie. To był 30, to mógł być 23, jak się nie mylę, to gdzieś tak było, 23 września, także jeszcze można powiedzieć w optymalnym terminie. Dobra, idziemy się rozłożyć. Także jeszcze wszystko było robione w optymalnym terminie. Nie było tu żadnego NPK dawane. No i mam nadzieję, że nie będzie przypaleń. Faza rozwojowa roślin, drugi liść. Expert Med jest od pierwszego do trzeciego liścia, także... Co prawda chwasty już mogą być troszeczkę... Już nie będą jeszcze za duże. Też i tak te działki, co teraz będziemy pryskać, to... One w całym gospodarstwie są w sumie najczyściejsze. No wiadomo, jest słabsza ziemia, to nawet i badyle nie chce rosnąć. No. Plus piasków, łatwe w uprawie i nie ma za bardzo problemu z kwastami. Dobra, ja zaraz wracam, założę tylko maskę. No, minusem dzisiejszej pogody jest to, że jest trochę wiaterek, ale już wybieram mniejsze zło, nie będę czekał na
lepsze warunki. Suma summarum to lepsze warunki będzie ciężko. Dobra. Mamy to i lecimy. Parametry oprysku standardowe jak dla mnie, czyli bieg drugi, obroty 1500 na silniku, ciśnienie 3 bary, oprysk średnio kroplisty, na końcówkach 0,3 mm. Wydatek cieczy około 260 litrów. No widzicie, fajnie ścieżka wyszła. To prawda, jeden ślad trochę szerszy, drugi węższy. Ja wiem, czym to jest spowodowane, no ale co tu się dziwić, no jak posiane, tak i powschodziło, tak? No, jeszcze akurat kamień leży na ścieżce. Kurna mać. Normalnie w szoku jestem, jak ten środek potrafi śmierdzieć. Oj, przy rozrabianiu nie rozrabiam w masce. No kurna, aż utyka, no. Ten zapach obornika przy tym to jest, można powiedzieć, jak perfumy w porównaniu do tego. No ale no, w sumie z lekarstwami jest podobnie, im bardziej gorzkie, tym lepiej działa. No to może i tutaj będzie tak, że im będzie bardziej śmierdziało, tym lepiej zadziała. No oby. Struktura zasiewu następująca, 2,5 hektara przężyta. Z czego hektar 30 odmiana Fredro i hektar 20 odmiana Meloman i 3,5 hektara pszenicy w całości odmiana nie awokado, tylko Aleksander. Awokado to przężyto. Pszenica jest odmiany Aleksander. O, w ten sposób. Tutaj tej ścieżki trochę nie widać, ale mam to diabli od miedzy. Tutaj to w sumie nie potrzeba tych ścieżek robić. Na tym kawałku. To jest tylko ktoś z powrotem, to. Ale już jak robisz, to robisz. Gość. O, zając. Popierdając. O, tam drugi. Niestety z glebogryzowania wam nic nie nagrałem, bo zapomniałem naładować baterię w GoPro. Już normalnie fajnie zaczynałem, bo zlałem paliwo, sprawdzałem poziom oleju. Tu bateria padła. Mówię, ciul, mam jeszcze drugą. Przełożyłem, tamta druga padła jeszcze szybciej jak ta pierwsza. No i się skończyło na tym, że nawet nie zdążyłem ciągnięć odpalić. Cholera, ale no nie wiało aż tak bardzo. Teraz już naprawdę wieje. Nie wiem, belka na wysokości 30 cm od ziemi. Niżej nie mogę, bo nie będzie odopryskiwało. Wyżej nie mogę, bo nie będzie efektu. Bo ten ciecz nie doleci do ziemi, do podłoża. Jeszcze przydałaby się stabilizacja belki, ale spokojnie. Mamy plan, żeby z Łukaszem mamy plan, żeby ją w zimie zrobić. I dołożymy od razu światła poświetlające belkę. To już jedna rzecz na ten sezon się udała, są te ścieżki. No i jak jeszcze dobre światła dołożymy, to będzie naprawdę picuś gwantuś.
Też ogólnie teraz tymi opryskami też nie jest źle, bo wystarczy na podnośniku dobrze opryskiwać, żeby był w poziomie względem ciągnika i też da się w miarę to dopryskać, bo pola mam po sianiu z reguły mam w miarę równe. Tutaj akurat brodowałem po nocy, to nie jest tak równe jak powinno być, ale to też nie przeszkadza. Już trochę ziemia poleżała, bo to już ile, 3 tygodnie od siewu, także ogólnie to zboża powinny być w trochę lepszej fazie rozwojowej. Pszenica, które siałem 2 tygodnie temu, 30 września, dopiero ma jeden liść, ona dopiero co powschodziła. Ale już ciulno, od pierwszego liścia, no to od pierwszego liścia, no nie powinno się nic stać. Brrr. Dobra. Jest tak, wałek wyłączamy. Cofamy sobie, tam widzę pole potalerzowane, także sobie przejedziemy po tym. Cholera jasna, jebane gałęzie. O, to teraz pójdzie, o nie, to chodziło. Wałek wyłączony. Może spróbujemy sobie tędy przejechać, tylko trzeba się będzie nakręcić w międzyczasie. Kurwa. Ta, zarówno to tu nie będzie, no ale wiadomo, po talerzówce to się nie ma co dziwić. Myślę, że lepiej przejechać tędy jakoś wolniej niż wysiadać, składać się, wyjechać na szosę, przejechać i znowu się rozkładać. Numerkę, no raczej macie dobrze. No. Wedle lusterka ustawiona jest tak jak zawsze, czyli a z reguły jest dobrze ustawione. Godzinę, którą mamy? 13:20. No i zostanie mi jeszcze tylko ten opryskiwacz wypryskam. Zostanie mi 2:30. Tylko, że właśnie oddalone o te 8 km od domu. Także no, mówię, zajechać, wrócić, bo niestety muszę jechać tam dwa razy. To jest 2 godziny jazdy. Później oprysku nawet tyle nie będzie. To jazdy będzie właśnie najwięcej, żeby najdłużej się zejdzie, żeby tam zajechać. Taki siobel będę musiał zjeść w międzyczasie. Dobra, mamy tu, mamy ogień. Cholera się musiała przytkać, no. O, i kurwa, skrajne dysze mi się poprzytykały. No pryskać pryskają, ale już nie jest to, co powinno być. W sumie jeszcze nie jest źle. Dobra, ale to diabli. Ja, ona, jeżeli chodzi o tą działkę, to ja tylko czekam, kiedy to się zrobi żółto. Na razie nie widać jeszcze po ziarnie, żeby się robiło żółto. Chociaż nie, już zaczynają się przebarwienia. Czyli jeszcze wam to nie działa, tak nie zadziałało. Siane ponad 2 miesiące temu, także no. Ale to wiadomo, to jest sypki, ono pełne działania osiągnął po 4 latach, także 4 lata, 2 miesiące, trochę różnica. Ale na takich piaskach najbardziej się opłaca siać księżyco. Właśnie, mogę wam powiedzieć, jak mi planował objazd, bo wczoraj go sprzedałem. No i miałem tego obsa, no powiedzmy hektar 60.
suma summarum, w tych czterech kawałkach jest hekta 60 było. Na skup wywiozłem liczyć 2 tony 700 kg. No i jeszcze mi został prawie cały zasiek, czyli tam za 400 kilo powinno być w tym zasieku. Może 350, czyli pi razy oko uśredniając jest to 2 tony z hektara, jeżeli chodzi o owiec, ale mogę wam od razu powiedzieć, na 5 klasie. Także jak na ten rok, myślę, że nie ma co narzekać. W tamtym roku mi planował gorzej, co w sumie też by na 5 klasie posiany. Ale nie na aż tak zakwaszonej. O, to trzeba przyznać. Nie było aż tak zakwaszona ziemia, jak ta, co był posiany w tym roku. Jak dobrze kojarzycie, tutaj na oświadczeniu z tej działki był blok ściany owsa, także o tym to mówiłem. O, teraz no ścieżki powinno być teraz widać, bo jesteśmy słońca mamy po swojej prawej. Stabilizację belki, czysta przyjemność, wiadomo jak jechać, nie trzeba wychodzić na kroki i mierzyć, bo to wiadomo, pierwszym razem za co trzeba było mierzyć. Później na wiosnę się przejechało jeszcze ze 2 razy, ślady zostały z jesieni, no to już później jak się zaczęło wygniatać, to już było widać, a ten pierwszy raz z opryskiwaczem to była katorka, z rozsiewaczem jeszcze pół biedy, no bo widać gdzie nawóz leży. Ale z opryskiwaczem pierwszy raz to było przerąbane. Teraz miejmy nadzieję, że te czasy odeszły w zapomnienie. Ciekawe, czy będą jakieś przypalenia po tym oprysku. No, niby nie powinno być, że wszystko jest według normy. Faza rozwojowa się zgadza, dawka się zgadza. Zarówno jak i cieczy, tak i środka, także nie powinno być. No ale wiadomo, no, różna odmiana różnie toleruje różne substancje, masło maślane, no ale tak jest. Ile mam? A już się zaczął drugi ten, to nie powiem. Także powinien się pojawić po tym vlogu, powinien się pojawić vlog z... Jeżeli nie było, no to od Łukasza. Nie wiem, co tam nagrane, bronowanie chyba jakieś. A jeżeli był, to ode mnie z orki zimowej. Granica powinno być. O, dobra. Tylko na trójeczkę. A czemu na trójce? Ponieważ rozdzielacz nie ma stałociśnieniowych zaworów. Żeby uzyskać identyczny, może nie, ale podobny wydatek, dlatego jadę teraz na trójce.
krzewi na tej działce, ale na innych się porozkrzewia ładnie, także na wiosnę dopiero będzie widać efekt tych ścieżek moich. No ale już teraz nie ma co narzekać, fajnie jest. Bez zastanowienia je widać, także jest fajnie. Dobra, pole mi się kończy, także vloga też będę kończył. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne vlogi. Pojawi się jeszcze 2 albo 3 z tego sezonu. Tylko nie wiadomo kiedy. Ale myślę, że w ciągu max 1,5 miesiąca te 3 vlogi powinniście zobaczyć, także jeszcze trochę i trzeba się będzie szykować do następnego sezonu. Dobra, kończę moje gadanie. Tak jak i skończyłem opryski. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne vlogi i na razie trzymajcie się, cześć.